Jeżeli chodzi o umowy kompleksowe na rynku energii elektrycznej, to w tej chwili udało się wreszcie po ponad półtorarocznym okresie trudnych, przyznam, prac w gronie Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz prezesa URE osiągnąć porozumienie w tym zakresie. Co to znaczy? Udało się wypracować jednolity wzorzec generalnej umowy dystrybucji, czyli takiej umowy, którą każdy sprzedawca chcący obsługiwać odbiorców przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego musi z tym operatorem systemu dystrybucyjnego zażyć. No i ten wzorzec niesie ze sobą takie rozwiązanie, które określa jakby model obsługi odbiorców w gospodarstwie domowym w Polsce jako taki właśnie, który bazuje na jednej umowie zwanej umową kompleksową. Potrzeba jeszcze odpowiedniego przygotowania proceduralnego po stronie zakładów energetycznych, aby taka funkcjonalność była odbiorcom zaoferowana i tutaj operatorzy mają 6 miesięcy tego roku, czyli do końca tego roku muszą osiągnąć gotowość operacyjną do wdrożenia właśnie takiej generalnej umowy dystrybucji z opcją umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych. Także od 1 stycznia przyszłego roku w całym kraju wszyscy sprzedawcy powinni móc oferować gospodarstwom domowym kontrakty kompleksowe, czyli mając tylko jedną umowę, a to oznacza, że też otrzymamy jedną fakturę, a więc niższe koszty transakcyjne, płatności związanych z uregulowaniem naszych zobowiązań wobec sprzedawców. No właśnie, czyli taka jedna umowa w skrócie oznacza po pierwsze prostotę, po drugie niższe koszty, tak? Zdecydowanie tak. Tu o to chodzi, żeby sam proces zmiany sprzedawcy, wyboru nowego sprzedawcy był prosty. Więc oczywiście im mniej dokumentów, im mniej papierologii, tym lepiej. To po pierwsze. Po drugie jest taniej, no bo jak powiedziałem, jedna umowa to jest jedna faktura, a zatem ewentualne koszty opłat manipulacyjnych są tutaj niższe, a więc korzyści, które mogą wynikać dla odbiorców z tytułu wyboru nowego sprzedawcy niż dotychczasowy, tutaj będą większe i myślę, że to jest clue tak naprawdę tego rozwiązania.